czas. Ty możesz stać, ale on cały czas w ruchu. Trochę jak twój cień. Krok w krok, ale zawsze o krok przed tobą. Był pewien japoński poeta. Mistrz haiku. Matsuo Basho. Jego definicja czasu polegała na zrozumieniu, że go nie ma, a przynajmniej nie powinno być. Umiał z nim rozmawiać. Wiedział, co ważne w tej relacji. Wiedział, że z nim kłótni nie wygra, a jedyne, co może, to wysłuchać. Czy nie warto czasem docenić, że mamy własne relacje z czasem? Godny podziwu ten, kto nie pomyślał. Życie mija, widząc błyskawice.